To ja mam kilka rzeczy do powiedzenia. Otóż pierwsza rzecz jest taka, że wydaje mi się, że, a ja zawsze krytykuję, to ten konkurs bardzo się sprofesjonalizował. To znaczy to, że to jest jedna nagroda i są wagi dla poszczególnych części briefu, sposób głosowania, który uniemożliwia przypadkowość i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że to jest naprawdę bardzo, bardzo profesjonalny konkurs EFI wśród różnych EFI, które się widzi na świecie. Generalnie to nie jest tak, że to jest jeden standard, tylko każdy kraj pracuje nad swoim. I myśmy się chyba dopracowali jednego z bardziej zaawansowanych, przynajmniej w Europie, to co ja przynajmniej zobaczyć, jeśli chodzi o zasady. I co więcej, wszędzie indziej ten konkurs raczej się deprecjonuje, jeśli chodzi o wartość i ocenę rynku. U nas jest dokładnie odwrotnie, nabiera coraz większej wartości i coraz większego szacunku. Ciekawe, dlaczego tak jest? Dlatego, że trochę to jest o tym, w jaki sposób są skonstruowane case sukcesu, tak? I to jest zabawa w kotka i myszkę, propodany tego, co było prawdziwym celem, jakie były prawdziwe założenia. No pamiętajmy, że często te case są pisane ex post, więc to jest charakter tej gry. Jurorzy będą bardzo zgłaszający, że one są konstruowane często do danych, które istnieją, tak? Więc tak to się zadziało, że w ten sposób się deprecjonował ten konkurs. W naszym przypadku ten czynnik jest bardzo niski. Sam poziom pracy zwierciedla poziom tego, co widzimy na rynku w chwili obecnej, czyli wszyscy są zorientowani na cenę i oferty promocyjne. Jak cokolwiek z jakiejś kategorii wystaje nieznacznie, to już zaczyna się kwalifikować do tego, żeby się temu przyjrzeć. I teraz wystaje nie tylko na poziomie samych wyników sprzedażowych. A paradoks polega też na tym, że te case'y, które były sensu stricte wspierające promocję sprzedaży, które miałyby docelowo osiągnąć największą efektywność, to one wcale dobrze nie wypadły na cenie jurorów. Dlatego, że na szczęście bierze się pod uwagę też taki czynnik, czy tego, jaka jest jakość tego pomysłu strategicznego. Więc cokolwiek teraz wystaje, no to wydaje się, że jest ciekawe, fajne i przyjrzyjmy się temu. No ale jeśli chodzi o to, z czego my wybieramy, jeśli chodzi o strategię, to dobrze nie jest, ale to nie jest wina strategów rynku. Kryzys wywołał takie konsekwencje i taką presję ze strony klientów na to, żeby było w ofercie sprzedażowej i ocenie, i tak dalej, i tak dalej. Także niestety nie najlepiej to wygląda, jeśli chodzi o ciekawość case'ów, ich spektakularność, poza sprzedażą oczywiście, to się oczywiście zdarzy, ale mam na myśli jakiegoś pomysłu, czy odświeżenia, czy powiewu geniuszu. Ale to nie jest wina strategów, jak powtarzam, to jest wina warunkowa. Bardzo dobrze, że jest jedna nagroda wspólna, czyli że jest United, o którym powiedział. Ja od zawsze byłem zwolennikiem tej idei, to też dlatego jestem z tego powodu pierwszy, bo ciężko jest wyabstrahować często udział w danym case'ie roli mieszanki marketingowej, strategii, kreacji, wydatków mediowych, charakteru mediów. Tak? To są rzeczy, które się nie da do końca rozdzielić, one ze sobą współdziałają, często tworząc jakiś efekt synergii. Więc rozdzielanie rzeczy sztucznych było do tej pory jakąś tam okolicznością zaprzeszłą, a świat jest jeden, tak? Więc jak najbardziej jest to idea słuszna i nagradza się jedną efektywność, a nie kilka z nich w różnych wymiarach.